kochani, chciałam Wam pokazać jeden rodzaj wahadeł, ale w zasadzie trzy wahadła. Są to wahadła ze sklepu Moonspell. Uważam, że są bardzo fajne. Jeszcze takich u nas na rynku nie widziałam. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że tutaj będzie dość dobre zbliżenie. Rodzaj jak gdyby jeden, dlatego że to są wahadła na świadka, ale uważam, że są rewelacyjne. Słuchajcie, po pierwsze tak, wahadło jak to wahadło może być używane do celu na przykład no, odpowiedzi na pytania. Tak, zadajemy dobre pytanie, na przykład bierzemy puste wahadło, dlatego że one, każde tutaj jedno jest otwierane, tutaj to mam puste. Łapiemy na swojej długości. Ja mam taki sposób, że to jest długość między kciukiem a palcem wskazującym. Moja długość wahadła. I oczywiście jest jeszcze sposób na to, żeby na przykład od początku sznureczka zacząć wahać i mówić, pytać, czy to jest dla mnie dobra długość? No nie. Czy to jest dla mnie dobra długość? Nie waha się. Czy to jest dla mnie dobra długość? Nie waha się. Ale ja mam swój sposób, który przy pierwszym wahadle był na załączonej ulotce, a miałam lat chyba 6, więc długość między kciukiem a palcem wskazującym, tak sobie ją wyznaczam. I pierwsze zadane pytanie, oczywiście tutaj nie powinno być żadnych rzeczy. Pytam się, jak jest Twoje tak? No i tutaj wyraźnie wahadło robi kółka. Zatrzymuję je, pytam, jak jest Twoje nie? No i wahadło robi kreski. Tutaj już mamy ustalone, jak jest tak, jak jest nie dla wahadła. I można używać je w zwyczajnej formie, na przykład czy to jabłko jest dla mnie dobre, prawda? I wahadło tutaj, ja już pomacham, odpowiada. Czyli możemy używać zwyczajnie. Ale te wahadła są na świadka. I słuchajcie, ja Wam może pokażę na większym, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to się zzoomuje. I przecież się nie chce zoomować. Zoomuj się, zoomuj. Zaraz zobaczymy ostrość, moment. No nie. Dobra, czyli oddalamy. Są te wszystkie wahadła otwierane. I tutaj w środku, w tych dwóch dużych wahadłach mamy gotowego świadka. Tutaj mamy kwarc. W tym drugim mamy turmalin. Ale to malutkie jest puste. Też jest otwierane. Otwórz się, otwórz. I mamy do niego czakralny zestaw świadków. I jak my używamy? Tutaj jest 7 kamieni. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy i indygo. I te kamienie wkładamy po kolei w tego świadka, czyli zaczynamy od kamienia czerwonego. I nadajemy wahadłu polecenie mentalne, na przykład nad zdjęciem osoby. Tutaj weźmiemy moje zdjęcie. Oczywiście najwięcej widać pentagram, ale żeby nie było, tutaj zdjęcie też jest. I dajemy polecenie mentalne. Reguluj. I wahadło ze świadkiem reguluje czakrę podstawy. Do samoistnego zatrzymania, ja je tutaj zatrzymuję i wyjmujemy świadka, zmieniamy na kolejnego. Jest to typowe wahadło do oczyszczania czakr właśnie, natomiast skoro mamy już koszyczek, który może być również pusty, możemy wkładać różnego rodzaju świadka, tak, energetycznego. Na przykład jeżeli pytamy o jakąś osobę, czy chcemy wyrównać energię danej osoby, może to być jakaś rzecz danej osoby, możemy wkładać różnego rodzaju kamienie, które mogą nam wzmacniać i na przykład z poleceniem mentalnym wzmocni, no nad pentagramem to ono się będzie kręciło jak szalone, to norma, z poleceniem mentalnym wzmocni, wzmacniamy, także to jest taki rodzaj wahadła, to jest wahadło mniejsze, jak widzicie tutaj na mojej ręce, może mieć 2,5-3 cm plus sznureczek. Dobrze. I te dwa wahadła, które są rewelacyjne, one już są przystosowane do konkretnej pracy. Wyglądają z daleka bardzo podobnie, ale różnią się tym, że jedno wahadło jest z pentagramem
tutaj pentagramem na końcu również i czarnym turmalinem w środku, czyli funkcja ochronna. Drugie wahadło jest triskietą i kryształem, czyli funkcja wyrównująca. Więc dostajemy od razu tak zaprogramowane wahadła. I oczywiście na przykład funkcja wyrównująca. Bierzemy zdjęcie osoby, bądź swoje zdjęcie, bądź piszemy na kartce jej imię i nazwisko i dajemy polecenie mentalne: wyrównuj albo energetyzuj. Dlatego, że tutaj właśnie to wahadło z triskietą jest do tego, żeby nam wyrównywać nasz potencjał energetyczny i oczywiście czekamy do zatrzymania. Natomiast przy wahadle oczyszczającym bierzemy sobie polecenie, na przykład oczyść. I to wahadło już tutaj kręci do momentu, kiedy dana osoba nie będzie oczyszczona. To są takie rzeczy bieżące, trochę jak mycie rąk, takie BHP. No i właśnie z tymi wahadłami jest tak, że możemy je otworzyć i na przykład również wymieniać kamienie. To wahadło jest dosyć duże, jak widzicie, ono tutaj ma sporo miejsca na to, żeby coś włożyć. Możemy włożyć różnego rodzaju kamienie, różnego rodzaju świadka, magnes i na przykład wprowadź, prawda? Bierzemy magnes, tabletkę, nie wiem, z witaminą C i polecenie mentalne, wprowadź. I wprowadzamy energię, wibrację danej witaminy do naszego organizmu. Takie wahadło na świadka jest rewelacyjne. Dobrze, że ono jest większe, dlatego że można tutaj naprawdę różne rzeczy powkładać i tą energią naładować dany organizm, który chcemy. Możemy również uzyskiwać odpowiedzi tak czy nie. Piszemy sobie tak, nie. I na przykład, co na przykład? Czy w tym roku wybuchnie w Polsce wojna? I tutaj od razu zaczyna się kręcić. Czyli wiem, że w tym roku w Polsce wojna nie wybuchnie. Tak, na tej zasadzie. Oczywiście to śmiech śmiechem, takie po prostu pytanie. Także słuchajcie, te wahadła ja Wam podlinkuję, oczywiście, gdzie można je zakupić. Przyjrzyjcie się im. Uważam, że są naprawdę fantastyczne, bo mogą być wielorakiego wykorzystywania. I oczywiście, jeżeli macie tarczę, nawet o tej karmicznej analizie duszy, której ja Wam mówię, robicie sobie tarczę i na przykład na jakim etapie jest moja dusza, tak? I ono sobie tu idzie i etap drugi, prawda? Czyli do odpowiedzi na pytania również te wahadła się nadają, z tym, że oczywiście najlepiej wtedy, żeby były bez świadka. I powiem tak, klasyczny kształt, dosyć dobrze wykonane, ono nie jest bardzo ciężkie, ale to, że w ogóle na naszym rynku jest coś z pentagramem wreszcie, to mnie już z samego początku zachwyciło. No, czyli wiecie jak wykorzystać, wiecie gdzie znaleźć. Ja Wam to wszystko podlinkuję na dole. Zwijam moją brzydką tarczę. I mam nadzieję, że będziecie z tego również korzystać. No to wiadomo, no póki jest, to jest, ale nie wiadomo jak długo będzie, a myślę, że jest warte, że ten asortyment jest warty przyjrzenia mu się. Ja uwielbiam te duże wahadła, chociaż z tym małym podoba mi się to, że on ma już kilku kamiennych świadków przygotowanych i można naprawdę czekralnie na tym pracować. Ale to duże myślę, że dla mnie jest lepsze, dlatego że ja sobie po prostu będę wymieniała, bo kamieni mam sporo. Także tak to wygląda i teraz macie zaraz wizytę, słuchajcie. O, mała wizyta. Bo oczywiście wahadła są bardzo fajne. Dobrze, do zobaczenia moje kochane i moi kochani. Będę Wam opowiadała dalej o różnych przedmiotach, recenzje. Do zobaczenia, pa, pa.